Strażacy z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego ćwiczyli w Sandomierzu. 5. runda mistrzostw strefy Polski Południowej w zawodach motokrosowych. Plany inwestycyjne powiatu ostrowieckiego na lata 2014-2020. Witam we wtorek, 15 października, Karolina Kamińska. Zapraszam na Telefakty. Wczoraj nauczyciele z Ostrowca, powiatu ostrowieckiego, a także władze miasta i powiatu wzięli udział w uroczystych obchodach z okazji Święta Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości nie zabrakło życzeń, a także słów podziękowania kierowanych do nauczycieli za trud włożony w wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzieży, a za specjalne osiągnięcia i całokształt pracy odznaczono wybranych pedagogów. Dzień Edukacji Narodowej to święto, myślę, że wszystkich ludzi związanych z oświatą i przede wszystkim nauczycieli, pracowników oświaty, ale również uczniów, całego otoczenia. To czas refleksji również. Dzisiaj będziemy się spotykać z tymi nagrodzonymi, z tymi, którzy w tej swojej pracy osiągają najlepsze rezultaty, podsumowywać to, co nam się udało i mówić o planach na przyszłość. Wiele osób w dniu dzisiejszym ma szczególne święto, zostało wyróżnionych medalami państwowymi. Są w Ostrowcu nagrody kuratora i szereg innych nagród, szereg medali i to myślę, że cieszy wszystkich. Nie wystarczy ukończyć studia, żeby być nauczycielem. Nie wystarczy chcieć uczyć dzieci. Do tego trzeba mieć wyjątkowe powołanie i dlatego to jest zawód szczególny. Zawód, który wymaga z jednej strony wielkiej cierpliwości, z drugiej strony umiejętności przekazywania wiedzy, umiejętności wychowawczych, dużego doświadczenia życiowego, doświadczenia zawodowego. I w tym kontekście ta szczególna powinność nauczycielska powinna być w należyty sposób uhonorowana i doceniana. Dzisiaj ponad 180 osób otrzyma wyróżnienia, odznaczenia państwowe, odznaczenia resortowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody prezydenta miasta, nagrody starosty. Z tej okazji życzę wszystkim wspaniałego spotkania i o tego, aby w przyszłym roku również dzielili z nami te wspaniałe sukcesy. Dziękuję. Starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim ma już plany inwestycyjne na nowy okres budżetowania. Jakie inwestycje powiat chce zrealizować ze środków unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020? Rozmawialiśmy z zastępcą naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu Małgorzatą Polit. Wydział Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego przygotowuje się do nowego okresu programowania, a konkretniej przygotowuje zadania, które będzie chciał finansować w latach 2014-2020 przy współudziale albo głównie ze środków unijnych. Mowa o dużych inwestycjach i gigantycznych środkach, a listę zgłoszonych już do RPO zadań otwiera Powiatowy Stadion Międzyszkolny. To jest kwota około 10 milionów złotych. Jest to dość duży obiekt inwestycyjny zlokalizowany na obszarze zarządzanym przez 4 Liceum Norwida, również zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Liceum Broniewskiego. W projekcie na płycie stadionu znajdują się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna z 6 torami okrężnymi i 8 na prostej, boisko do piłki plażowej, 2 boiska wielofunkcyjne przy obu szkołach, korty tenisowe, trybuny dla około 300 osób. Mamy zaprojektowaną tutaj skocznię w dal, zaprojektowaną skocznię wzwyż tutaj w tym obrębie, jak również mamy skocznię do skoku z otyczce, tu zaprojektowaną. Ciekawy jest taki też element, jest rów z wodą, który tak jakby będzie, to będzie bieg z przeszkodami. Projekt zakłada budowę parkingów, zagospodarowanie zieleni, skomunikowane ścieżkami będą obie szkoły. Powiat aplikować o środki może już w 2014 roku. W nowym okresie programowania hali sportowej doczekać ma się również zespół szkół nr 3, czyli THM.
Teren bardzo trudny skądinąd lokalizacyjnie, ponieważ bardzo mała działka i różnice wysokości pomiędzy ulicą Kościuszki są znaczne. Wśród kluczowych zadań związanych ze oświatą znajduje się też termomodernizacja specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Gulińskiego. Planowana jest renowacja zabytkowego Pałacu Wielopolskich oraz adaptacja budynku paczkarni dawnej cukrowni Częstodzice na Muzeum Tradycji Przemysłowych oraz zabezpieczenie terenu rezerwatu oraz neolitycznych kopalń w Krzemionkach. Zagospodarowany ma też zostać teren przy warsztatach szkolnych zespołu szkół nr 4. Do kluczowych zadań drogowych należy rozbudowa jako drugi etap ulicy Samsonowicza, rozbudowa skrzyżowania Wareńskiego i Łużecka Jana Pawła wraz z dojazdami, także jako drugi etap rozbudowy ulicy Wareńskiego wykonanego w tym okresie programowania oraz rozbudowa starodroża drogi krajowej nr 9 wraz z ulicą Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą Wareńskiego do węzła w Boksytce. Środki są potrzebne niebotyczne na te zadania. A ich przyszłość, czego urzędnicy nie ukrywają od ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i zasad finansowania. Jeżeli będzie finansowanie 80 do 20, tak, to te 20% jeszcze można w jakiś sposób udźwignąć. Natomiast w poprzednim okresie programowania, jeszcze w tym obecnym, finansowanie było 60 do 40 i to było niezmiernie dla nas dużym obciążeniem finansowym. Dobiegający końca okres finansowania na lata 2007-2014 zakończyć ma jeszcze jedno zadanie, którego realizacji podjął się powiat. Chodzi o piąty etap Zagłoby. Taki zespół zostanie powołany, który de facto będzie nad tym pracował, ponieważ same procedury prawne, które tutaj należy przejść na tym odcinku, w sytuacji, kiedy nie mamy praktycznie żadnego dokumentu, nie mamy koncepcji programowej, wymagają jednak bardzo dużego zaangażowania wielu osób, które tak jakby mają dużą wiedzę na temat inwestycji. To kluczowe dla układu komunikacyjnego miasta zadanie będzie realizowane przy współudziale środków unijnych wspólnie z miastem. A dziś w Urzędzie Miasta w samo południe odbyła się sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w trakcie której podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok, a także zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2023. Relacja z obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta na naszej antenie już jutro w Telefaktach. Proszę nas oglądać. Aż 5 powiatowych straży pożarnych oraz wiele towarzyszących służb wzięło udział w zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeniach, których celem było doskonalenie umiejętności na wypadek możliwych zagrożeń. Strażacy z przebiegu ćwiczeń są zadowoleni. Mimo dużego zamieszania panującego tu w sztabie kryzysowym przygotowanym specjalnie z myślą o ćwiczeniach Straży Pożarnej i innych służb, każdy wie, co ma robić. Zakrojone na szeroką skalę międzypowiatowe ćwiczenia strażaków tą najważniejszą, praktyczną część miały właśnie w Sandomierzu i chyba nikogo wybór miejsca nie dziwił. Specyfika powiatu sandomierskiego, z którego 6 gmin leży wzdłuż rzeki Wisły i na każdym z terenu z tych gmin może się zdarzyć sytuacja, tak to było w roku 2010, że przy dużej ilości, przy wysokim poziomie wody stanowi to zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. I co roku odbywają się takowe ćwiczenia powiatowe, natomiast w tym roku zaplanowaliśmy również ćwiczenia związane z akcją powodziową, gdyż no, jest to forma jakiegoś szkolenia. Ćwiczenia odbywały się jednocześnie w 5 powiatach województwa świętokrzyskiego. Zaangażowany był powiat Buski, Staszowski, Kaźmierski, Opatowski i Sandomierski. Tak duże ćwiczenia mają pozwolić doskonalić służby i współpracę między nimi. Duże wyzwanie dla nas jako służb współdziałających w systemie ratowniczo-gaśniczym, współuczestnikami służby publiczne, policja, pogotowie, ale także stowarzyszenia wyższej użyteczności wspierające nas, PCK, oczywiście pogotowie ratunkowe jako służba państwowa, duża siła ochotniczych straży pożarnych. Strażacy zwracają uwagę na konieczność organizowania podobnych ćwiczeń. Od wspomnianej wielokrotnie powodzi z 2010 roku minęły już 3 lata. W tym czasie zmieniło się wiele. Ćwiczenia miały pomóc w zapoznaniu się i wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w codziennej pracy. Postawili sobie za cel połączenie tego wielkoobszarowego założenia ćwiczebnego na całej linii Wisły.
i to jest wyzwanie właściwie dla techniki, czyli migracja, transfer informacji, który jest absolutną podstawą, jeśli chodzi o zarządzanie tego typu akcją. Umiejętne przetworzenie tej informacji i dynamiczne przegrupowanie sił po to, aby one były jak najszybciej pomocne człowiekowi. Możliwości, aby sprawdzić umiejętności służb oraz to, na co pozwala technika, nie brakowało podczas tych ćwiczeń. Strażacy postanowili, że mają one różnić się od tych, jakie wykonywali do tej pory. Te ćwiczenia są podzielone na kilka epizodów. Założenia są te ogólne, niemniej jednak w trakcie ćwiczeń koordynatorzy ze szczebla Komendy Wojewódzkiej wkomponowują nam pewne elementy, pewne zaskoczenia. Ćwiczenia praktyczne odbywały się na terenie gmin Dwikozy i Zawichost. Opracowane scenariusze zakładały użycie jak największej ilości sprzętu i ludzi. Strażacy chcieli sprawdzić różne warianty udzielania pomocy i ratowania ludzi, dlatego użycie helikoptera ratunkowego było konieczne. Odbywa się to w kilku aspektach, gdyż prowadzone jest podwyższanie wału. Jest takie założenie, że na około 100 metrach jest zaniżony wał. W tym momencie wykorzystujemy nasze rękawy, które mamy na kontenerze do podniesienia. Jest to jedna z najszybszych form podnoszenia tego wału. W innym elemencie jest budowanie opaski, teoretycznie tam, gdzie ten wał może być przerwany. Mamy zdarzenia związane z rozmyciem wału, gdzie ewentualnie grupa nurkowa prowadzi działania polegające na ułożeniu folii, zabezpieczeniu workami tego wału, aby on nie ulegał dalszemu rozmyciu. Dla strażaków na co dzień zajmujących się niesieniem pomocy te ćwiczenia były nie tylko możliwością sprawdzenia się w trudnych warunkach, lecz przede wszystkim szansą na jeszcze lepsze przygotowanie się do nich. I próbujemy to rozmycie zamknąć między dwoma wałami, tak zwaną opaską. Żeby to realnie wyglądało, pompy pompują wodę i ta woda nam cały czas tam leci, żebyśmy nie mieli łatwo, czyli nie robimy tego czysto teoretycznie, tylko można powiedzieć, że praktycznie staramy się to zatamować. Najczęściej powtarzanym słowem podczas tych ćwiczeń było słowo powódź i wspomnienie tej z 2010. Te ćwiczenia to dowód na to, że służby stojące na straży naszego bezpieczeństwa chcą być w przyszłości jak najlepiej przygotowane na nadejście żywiołu. Więcej informacji z powiatu sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego znajdą Państwo na naszym drugim portalu lokalnatelewizja.pl, na który już teraz gorąco Państwa odsyłam. I powracamy do Ostrowca. Miłośnicy wyścigów motokrosowych, których w naszym mieście z roku na rok przybywa, w minioną niedzielę mieli szansę wziąć udział w zawodach organizowanych w ramach 5. rundy Mistrzostw Strefy Polski Południowej. Gospodarzem imprezy był Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych Enduro Runa, który działa w naszym mieście od zeszłego roku. A relacje z zawodów przygotowała dla Państwa Ilona Kowalska. Skandujące kibice, zestresowani zawodnicy i świetni organizatorzy, którzy starali się dotknąć wszystko na ostatni guzik. Tak w niedzielę przed południem wyglądał tor motorowy przy ulicy Rudzkiej, na którym odbyły się zawody 5. rundy Mistrzostw Strefy Polski Południowej. Mamy dzisiaj tutaj na torze przy ulicy Rudzkiej w Ostrowcu imprezę rangi już mistrzowskiej, najniższej, bo najniższej, ale rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Polski Strefy Południowej w motokrosie. Przyjechało do nas 90 zawodników właściwie z całej południowej Polski, ale nie tylko, bo też mamy Polskę Centralną, są koledzy z Lipna, z Torunia. Przyjechali na zawody kończące sezon, kończące cykl, to jest ostatnia, 5. runda tego cyklu. Także mamy dzisiaj także podsumowanie całego sezonu, rozdanie nagród. Zawody, no troszeczkę mamy tutaj taką kiepską aurę, ale to dobrze dla zawodników, dlatego że na to, że nie kurzy, nie, i oni lubią takie warunki. Imprezę przygotował Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych Enduro Runa, który w naszym mieście działa od zeszłego roku. Mimo tak krótkiego stażu organizatorom udało się przyciągnąć kibiców oraz zaprosić na podsumowanie sezonu kadrowiczów Polski z ostatniego motokrosu w Niemczech. To znaczy nasz klub działa w sumie od tego roku, prawda? I to jest nasza jak gdyby trzecia impreza, pierwsza tego formatu, nie? Nigdy dotąd nie organizowaliśmy aż tak wysokiej rangi zawodów. Jest to dla nas test jako organizatora, ale tutaj przy pomocy no właściwie wszystkich klubów wyższych udało nam się zorganizować. Z tego co rozmawiałem z zawodnikami, wszyscy bardzo chwalą tor, trasę, bardzo dobrze przygotowaną. Mamy tych wyścigów przewidziane dwie serie po 8, czyli w sumie 16 wyścigów. W sumie jedzie w tych wyścigach 10 klas. Łącznie z klasą od najmłodszych właśnie dzieci, takich 8-9-letnich, klasie 65, poprzez klasę kobiet, bo mamy MX kobiet, poprzez juniorów, seniorów, tak dokładnie, i na mastersach, czyli weteranach, kończymy dzisiaj. Także jeszcze jest też klasa quad. Wśród zawodników dominowały uczucia ekscytacji i lekkiego niepokoju. W klasyfikacji generalnej mistrzostw strefy zajmuję 3. miejsce obecnie.
Jestem przed startem, dość zdenerwowany. Ostatnie zawody. Dzisiaj spodziewam się dobrego wyniku. Myślę, że w pierwszej trójce, jeśli się uda, start wyjdzie, to pierwsza trójka powinna być. Osoby biorące udział w rywalizacji przychylnie wypowiadały się także o ostrowieckim torze. Bardzo fajny jest tor, lubię piasek, także myślę, że dobry wynik będzie. Dość przyjemnie. Przy upadku nie boli. Tor przygotowany bardzo fajnie, profesjonalnie. Tylko szkoda, że piachowy, bo akurat pytań nie odpowiada. Bardziej lubię twarde tory. Impreza przyciągnęła mnóstwo fanów sportów motorowych. Spora frekwencja pokazuje, że ta forma sportu staje się coraz bardziej popularna wśród ostrowczan. Na kolejne zawody przyjdzie nam jednak czekać do następnego sezonu. Dziękuję za uwagę. W Telefaktach to już wszystko. Do zobaczenia jutro o 17:30.